Siemanko, z tej strony Avengar, a to już 36 odcinek naszej serii Let's Play Dark Souls 3. Pomyślałem, że zanim pójdziemy sobie do ogrodów, to ogarniemy wszystkie rzeczy, które nas ominęły. W zasadzie, które ja pominęłem, tak szczerze powiedziawszy. Pierwsza taka rzecz w Anor Londo jest do wzięcia fragment Destusa. Więc pójdziemy sobie od razu po to. A potem przypomniałem sobie jeszcze, nie wiem czy pamiętacie, ale jak byliśmy w tym, jak się to nazywało? Lochy, w Lochach i Ryfel. O. To tam miałem wrażenie, że jest NPC zamknięty w więzieniu. I chciałem się do tego NPC wybrać. Tak chciałem zrobić. I tak zrobimy. Teraz tak. Odłóż trochę światła. O właśnie, o to mi chodziło. Czy jest tu jeszcze coś? O Jezu, łe. O kurde. No nie sypcie we mnie tymi kulami, proszę. Dobra, nie ma nic więcej. W ogóle patrzcie, jak to kosmicznie wygląda. Tam jest zamek Lothric. O tam. A tutaj to nawet nie wiem co jest. Ale jest taka śmieszna skarpa. Jak to kosmicznie wygląda, nie? Dobra, zakładamy z powrotem tarczę. Swoją drogą te popioły są gdzieś tutaj. Na dole, ale nie uważam ich za aż takie ważne. Więc nie będę po nie szedł. Teraz mamy Lochy i Ryfel. Nie pamiętam, gdzie mam szukać tego więźnia. Niestety. Ale to nic, bo jesteśmy dobrzy w tą grę i nie musimy wiedzieć takich rzeczy, po prostu znajdziemy. Tak właśnie będzie. Nie zrobimy tego. Dobra. To nie było tego warte. Ale to jeszcze niczym nie świadczy, nie? O ty... No tak, zapomniałem o tym. Cfelstwie jebanym. Nie. Zamknij mordę. Te stwory mutowały, znaczy rozrywało je, więc chciałbym je pozabijać. Tak w miarę. Otwórz. Ło! Siema. Pierścień ryczącego smoka, patrzcie. Ale fajna sprawa. Dobra, ogarnijmy sobie go, jak już go mamy. Potem znając, że się zapomnę. Specjalny pierścień dawany w Windheim, ojczyźnie czarodziejstwa, tym, których uznano za gotowych do podjęcia podróży ku oświeceniu. Mocno wzmocnia czary. W nawiązaniu do szkoły smoka na sygnecie znajduje się wizerunek wiecznego smoka. Ryczący gad symbolizuje prawdziwą naturę oddanego sztuce czarodzieja. Okej. Okay. Smoko. Siema. Ominęliśmy większą część lochu. A, to jest Mimi. Okej. Pytanie, czy tutaj byli jacyś więźniowie? Może byli.
Ja to nawet nie pamiętam. Ciasto z łajną. Okej, uleczmy się. Siema. Jest jakieś zejście? To jest skrót po prostu, okej. Swoją drogą tego też wcześniej nie zauważyłem, nie? Że tam jest też jakieś przejście. No nieważne. W tym momencie jest troszkę bez znaczenia. Nie, to musiało być wcześniej gdzieś. Coś, albo na dole może? Cholera wie, kurde. Mogłem to ogarnąć może przed odcinkiem trochę, aby się skrócił czas. Że tak powiem, naszego bezsensownego biegania. Ale ponoć od tego tu jestem, żeby tak biegać wszędzie. Tu, tu, tu. O ty. Nienawidzę tych bytlaków. Tutaj. Nie mam zamiaru z tym walczyć. Boże, gdzie są te cele wszystkie? Których... może tam na dole faktycznie. Tak mi się wydaje, że tutaj na górze to raczej to nie było. Najwyżej zrobię cięcie po prostu. W sensie wytnę to całe bieganie, jeżeli nie dotrę tam, gdzie chcę dotrzeć. Bo bez sensu, żebyście oglądali takie roszady. Tą drugą, tamto miejsce mnie strasznie intryguje, nie? Ale no... Co? Czy tą skrzynia, czy to ty? Nega what? Zacznę szczurę. To chyba było niestety tutaj. No zostaw mnie. Nie no stary, nie ma mowy. Ja się nie dam tak zabić. Nienawidzę, Jezu, nienawidzę tego. Zdychaj. Jezu. Dobra, tyle powinno wystarczyć póki co tego zdrowia. Okej. Tam jest jakaś cela i to chyba tam właśnie było. O nie, nic z tych rzeczy. Zdupiaj z tym, typie. Koniec. Osłabiania mnie. Halo? Oh, there you are. I thought you'd all but forgotten me. How sweet. Good to know that a skinny little heretic can still turn heads. Okay.
Oh, you're not one of them, are you? Accept my apologies for mistaking you for... So, what business have... This is a land of monstrosities. You're here to save me, but I'm guilty. A wretched child, is that something you can forgive? Oh, tak. Really? Very well. Besides, I am Carla. And I accept. Zbliża się kłopot. Okej. Okay. Wyciągnęliśmy tam Karlę, kimkolwiek ona jest. Ale dobrze pamiętam, że ktoś tutaj jest jednak. Także nie będzie żadnego cięcia. Pogadamy sobie z Karlą, zobaczymy, co ona ma do powiedzenia. Z tego, co powiedziała, jest dzieciem od Chłani, tak? Czyli pewnie będzie się parała mrokiem. Co jest w sumie spoko. Bo mamy parę książeczek dla takich jak ona. O, tu jest, okej. Okay. Siema. Ah, oh, there you are. As I said, I am Carla. Now, what shall we do? The only thing that might interest you is my sorcery. Although my dark arts are a detestable sort, that wouldn't interest you. Poproś. You're a wicked one. Oh, very well. Humans are of the dark. Some may avert their eyes. But the truth remains. Be careful, though. Few humans are privy to this knowledge. Let it be a secret. Kept between you and I. Dobra, spoko. Pogadajmy z nim there jeszcze. Is one thing that you there is a darkness within man. And I'm afraid you will peer in whether the fear will spark self-reflection or a ruinous nostalgia. It's up to you in time. Fear not. Your choice will bring you no scorn. Okay. There is one thing. Dobra, spoko, spoko, to usłyszeliśmy. Mamy tak. Piromancję Quelany. Oh, a pyromancy tome, have we? Quelana, Witch of Izalith. What? Very well. I will unravel the thing. Besides, it will be nice to play. Dobra. Co my tu mamy? Mamy przyciągnięcie. Zakazane mroczne zaklęcie przywołujące mroczną manifestację człowieczeństwa. Zdaje się, że jest to esencja zazdrości, czy też może szalonej miłości, która nieustannie nie dopadnie celu, nawet jeżeli podobnie jak w przypadku większości ludzkich pragnień nie kończy się niczym dobrym. Spoko. Klinga mroku, zakazane mroczne zaklęcie uderza uformowaną z mroku człowieczeństwa klingą. Ostrze to przekazywane z matki na córkę miało służyć zarówno obronie, jak i odebraniu życia sobie samej. Dziewczyna mogła go użyć tylko jedyny raz. Ej, to ciekawe. Patrzcie. To było przekazywane tylko z matki na córkę, a ona to potrafi. Czyli ktoś ją tego nauczył. Miało służyć zarówno obronie, jak i odebraniu życia sobie samej. I mogła go użyć tylko jedyny raz. Okej. Okay. Ognisty bicz. Pierwotna piromancja nauczana przez Quelan, córkę wiedźmy Izalithu. Smaga wrogów ognistym biczem. Zaklinacz ma naginać pamięć do własnej woli, przez co jest to wyjątkowo trudne w uczuciu czar. Piromancja to z jednej strony nauka o kontrolowaniu ognia, a z drugiej o tym, że kontrola taka jest wprost niemożliwa. Okej. Okay. Oczywiście Firestorm. Pierwotna piromancja pochodzi z nauk Quelany, córki wiedźmy Izalithu. Otacza rzucającego licznymi kolumnami ognia, hucząca w płomieniu groza jest również niszczycielka, co żywioł rozstrzelałej burzy. No, porozumienie to tam nic specjalnego. Dobra, dajmy jej jeszcze księgę. Oh, another pyromancy tome have, and one that resonates with the dark. Yes, I may be a heretical sorcerer, but you bring me nothing but pyromancies. Fiendish little lad, you. Okej. Okay. I przynieśliśmy jej Dark Flame i Sfera Czarnego Płomienia, proszę. Piromancja odkryta przez strażników grobu wielkiego władcy Volnira po jego upadku w Otchłań. Tworzy w dłoni olbrzymi czarny płomień. Zrodzone przez Otchłań czarne płomienie nie rzucają cieni. Niektórzy uważają je za nieprzeniknione ognie samego człowieczeństwa. I jeszcze mamy Sferę Czarnego Płomienia. Piromancja odkryta przez strażników grobowych, bla bla bla. Miota kulą czarnego ognia. Czarny płomień zdaje obrażenia od mroku, potężnie uderzając trafione cele. Spoko.
There is one thing that through. Do okay. Stay safe. Lubię tę postać. W sensie jest spoko, jest ciekawa. Z tego co wiem, można jej oddać wszystkie rzeczy związane z mrokiem. Co jest spoko. Dobra, nie mam żadnych fragmentów. Mamy fragment Estusa, ale to już trudno. Smocze koszary? Nie. Weźmiemy sobie tancerkę. Z tancerki wejdziemy po drabinie i tam chyba stamtąd było bezpośrednie przejście, nie? Do ogrodów. Chyba tak. Chyba tak. Mam nadzieję, że coś tam ruszymy. Generalnie chyba będę spieprzał po prostu przed tymi stworami, bo nie chcę z nimi walczyć, one są pojebane. Zadają takie obrażenia, są takie szybkie. Wiem, że można je blokować, rzucając w nie te firebomby, ale... Ne. To nie jest mój styl. Jeżeli z czymś się nie da normalnie walczyć, to znaczy trzeba uciekać. Taka złota myśl. To tędy? Jest przejście tam dalej? Tak. Spróbuj przyjaciel. Okej. Okay. Siema. Słyszałem te wrzaski w ogóle na dole, nie? Oni już się przemienili. Coś zbyt padnie? Dużo odłamek. Dziękuję. Zawsze to coś. Przed tobą utrata rozumu. Okej. Okay. To nie brzmiało zachęcająco, nie powiem. Ale... Swoją drogę, to słyszałem, że tutaj gdzieś... jest o takie coś. Czym powinienem w teorii tutaj zejść? Tu jest jakiś item. O, fragment Estusa. O, to będziemy mieć plus 15 butelek już, jak oddamy fragmenty. Także brzmi całkiem dobrze. Grotka tytanity. Okej. Okay. Tam łazi ten badziew. Łe. Paskudne. Serio? Co tu idzie? Nie, nie zrobicie mi tego. Tam coś leży. Wyście ofiary. Kurde, naprawdę. O Jezu. To paskudstwo mnie zeżrą tutaj. Tak coś czuję. Dobra, dajmy się zapryć raz. To jest toksyna. Pazur. Coś tam cieni. Bomba zapalająca. Żywica ludzkiej sosny, jasne. Nie wiem, wololo, idziemy tutaj. Tu jest jakaś winda. Jedziemy windą. Jazda. Mamy Camp Kim Hu, powinniśmy mieć jakieś Camp Kim Hu. Halo, halo, halo. Nie mamy Camp Kim Hu. Tak wynika z tego, co widzę. Dobra, co my tu mamy? Ło. Łuskę z tytanii. Okay. Słyszę tych cwerów z dzwonkiem.
Okej. Spoko. Jeden nie. No będziemy się trochę użerać tą toksyną, nie powiem. Ten chyb powinniśmy gdzieś sobie zakupić, tak szczerze powiedziawszy. Dobra. To byłby całkiem dobry patent na tą lokację. Chcesz się leczyć? Ależ proszę bardzo. Do bólu się możesz leczyć, spelu. Co my tu mamy? Grudka tytanitu. Czy to są drzwi? To są drzwi. Otwórz. Halo? Co tu się dzieje? Czy to... O! Ciekawe. To jest jakiś skrócik, tak? Ciekawe. Taki nieduży w sumie. Bo guzik przeszedłem. Chyba, że tu jest coś innego jeszcze. Ale nie widzę. Ale w zasadzie no. No spoko. Dobra. To tyle uczarowane za pierwszym podejściem. Boże, jeszcze połowa tej toksyny. Co mi daje taką dużą odporność na to dziadostwo? Ej, tam było chyba coś. Tak mi się coś wydaje. Pojedźmy jeszcze raz do góry. Walka dystansowa. Z czym? Jezu, ale ścinka. Pierścień smoczej łuski. Spróbuj przebieganie, co? W sensie potem, tak. Dobra, chwila. Ogarnijmy ten pierścień. Albo wiecie co? Nie. Halo? Tam jest zawalone. Okej. O pizdę! No, Jezu. No i tyle. Jaki on się szybki zrobił tak nagle? Znaczy, no, nagle. Od początku taki był, ale nie wygląda na takiego, który byłby za szybki, nie? Ja pierdzielę. Dobra. Ogarnijmy sobie ten pierścionek. Trochę nam zeszło. Okej. Nie wiem, co się stało, ale odpalił mi się Skype. Także grubo, nie powiem. Pierścień. Tutaj jest. Pierścień smożej łuski. Pierścień Oceirosa, byłego króla Lothric, zmniejsza obrażenia otrzymywane od tyłu. W jesieni swojego życia Oceiros zafascynował się smoczą rasą, gdy już oszalał, był powszechnie nazywany pożartym królem. Na jego włości nasyłano wielu skrytobójców, lecz nie powrócił żaden. Źródeł niezłomności pożartego króla doszukiwano się w boskiej ochronie smoczych łusek. Okej. Okay. No, te smocze łuski brzmią spoko. Ten pierścień w ogóle wygląda fajnie. Nie trybię tego, dlaczego mi się skończył. W ogóle jakiegoś wirusa sobie ściągnąłem ostatnio i mam problem, to może to przez to. Ale... jestem w stanie na to machnąć ręką, że tak powiem. To jest summon sign gracza? Tak. Typ się zaczął. Okej. Okay. Trafiłem. Dobrze. Tam jesteś? Rzuciłbym w ciebie bombą, ale mi żal w sumie. Dobra, mamy to.
No i teraz już nie będziemy mieć problemu z toksyną raczej, bo nas po prostu nie spotka po drodze i tyle. Już, jak już się ogarnia tutaj troszeczkę tą drogę, to powinno być łatwiej. Front flip. No i fajnie. Ogród zatraconego króla. To pewnie chodzi o tego typa, tak? Którego pierścień przed chwilą znaleźliśmy. Przynajmniej ja bym tak postawił, że to o to chodzi. No mam nadzieję, że jakoś zabiję tutaj tego typka. O, w pizdę. Serio? Backstab? Nie? Okej. Czemu? Ja pierdzielę. Uspokój się. Czemu to tak szybko atakuje? I co to robią rycerze katedry? Backstab? No, oczywiście, że nie. Te backstaby to mi chyba nigdy nie wejdą, wiecie? A może? No proszę, udało się. Czemu nie mogłeś tak od razu? Pierścień z magicznym kamieniem. To jest odporność na magię zapewne, albo coś takiego. Nogawice rycerza katedry. Super! Uwielbiam. Przytom król. Słyszycie to? Uważaj na smutek, niech będzie zwycięstwo. Przytom potworność. Okej. Okay. Ja nie dam rady? Co to może być? O Jezu. Ah, you ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Well, I will not give him up, for he is all that I have. Okay. Nie wiem, do czego ten typ jest zdolny, więc wolę uważać na takie rzeczy. Czy on nosi... Dear little Ocelot, where have you gone? Are you hiding from me? Come out, come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now, now. Show yourself, Ocelot. My dear little... Ocelot! Ty w pizdę, stary. Już?
Nie jest to takie trudne. Na razie przynajmniej. Dobra, kryształy. Wiecie, o czym w ogóle pomyślałem pierwszy raz, jak zobaczyłem tego typa? Sieve the Scaleless. I nie wiem, o co chodzi z tym dzieckiem, ale... rozumiem, że ktoś się przed nim schował, tak? To jest ten cały zatracony król, który się zamienił w tego smoka niby, tak? No to okej. Ale wygląda, jakby mu trochę odjebało. Nie żebym się czepiał. Jezu, nie, 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 nie! Na bok, na bok, na bok. To się może napije na wszelki wypadek. Zabity. No i spoko. Dusza zatraconego króla. Tam jest ognisko. Stąd przyszedłem. Gdzie jest dzieciaczek? Dzieciaczek będzie pewnie dalej. Zbliża się ognisko. Wow, dzięki. Ładne miejsce. Dobra. Najpierw zaczniemy może od duszy, co? Zobaczymy sobie duszę. Tutaj jest dusza oczywiście. Dusza Oceirosa, zatraconego króla. Oceiros oszalał, próbując ujarzmić swą królewską krew dla wyższej idei. Dotarł w ten sposób do heretyków z wielkich archiwów, gdzie poznał podłą wiarę w Sifa Bezluskiego. Dziwne. Czyli on był jakimś tam wspaniałym dzieciem, czy coś takiego, tak? Okej. Otwórz. A serio, pierwsze co jak pomyślałem, jak go zobaczyłem, Sif. Czy tu jest dalej jakaś ta lokacja? Okej. To nie wygląda dobrze. Jezu, jaki to ma ryj. To jest jakaś dalsza lokacja chyba. A może i nie. Droga smoka. I patrzcie, widzicie tego typa? To jest emotka, tak? Zmień, gdzie jest ta droga smoka? Patrzcie, widzicie to? Dokładnie to samo robił ten typo w lochach Firifel. Ten smok. Tam to był taki ten, tam gdzie znaleźliśmy ten korpus. Tam gdzie znaleźliśmy ten smoczy korpus. Skrzynia. Łuska z... Jezu, najlepszy drób na świecie. Przy tym ludzie. O. O. Halo? Halo? Okej. Zapomniane groby. Wow. Dobra. Nie będziemy w takim razie wanderować dalej. Już wiemy, co mamy w następnym odcinku do zrobienia. Chociaż weźmy jeszcze ten item, który tu jest. Kamień Buku. Nie podoba mi się. Strasznie mi się to nie podoba. No ale dobra. W tym odcinku to będzie tyle. Jeżeli się podobało, to pamiętajcie o łapce w górę. I o komentarzu. Możecie śmiało dać komentarz jakiś fajny. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki bardzo za oglądanie. Ja jestem Avengar. Na razie i cześć!